Jestem razem z ekipą Filmowo-Łódzkiego Ośrodka Telewizyjnego w szczecińskiej stoczni imienia Adolfa Warskiego. Za chwilę nastąpi uroczysty moment dla wszystkich szczecińskich stoczniowców. Z pochylni wulkan spłynie na wodę kadłub masowca, w którym zawarta jest 3-milionowa tona nośności zbudowanych tu statków. Tym masowcem jest 33,5-tysięcznik MS Walka Młodych przeznaczony dla polskiej żeglugi morskiej. Szczecińska stocznia od chwili powojennej odbudowy, czyli od 30 lat, przeszła długą drogę. Milionową tonę nośności uzyskano w 20 roku działalności stoczni, a 3-milionową już w 30 roku. Przez 30 lat wybudowano tu 321 statków. Walka Młodych to nowoczesny i w pełni zautomatyzowany masowiec, którego bezwachtowa siłownia może pracować do 16 godzin bez obsługi. Statek budowano niecałe 3 miesiące, a patronat nad budową objęła zakładowa organizacja ZSMP. Matką chrzestną Walki Młodych jest łodzianka, ongiś działaczka Związku Walki Młodych, Przątka, jedna z inicjatorek i jednocześnie zwyciężczyni młodzieżowego wyścigu pracy Halina Lipińska-Koperska. Za chwilę uroczysty moment chrztu. Proszę matkę chrzestną o dokonanie aktu chrztu. Płyń po morzu i oceanach, ku chwale polskiej bandery, sław imię polskiego stoczniowca i marynarza. Nadaję ci imię Walka Młoda. Gratuluję udanego wodowania. To ogromny i niezwykły zaszczyt. Dziękuję bardzo. Trema jest ogromna. Dlaczego? Dlatego, że 33 lata byłam w tej organizacji.